Policja versus złodzieje. Nasza mafia rośnie w siłę. Dziś kupujemy laboratorium, w którym wynajęci pracownicy będą produkować towar. Muszą jednak uważać, bo policja, gdy tylko zlokalizuje taką dziuplę, może ją przejąć i narazić nas na straty. Lub co gorsza, przygotować zasadzkę. Ale nasz plan na dziś jest następujący. Używamy dronów, które dostaliśmy od was za łapy w górę i robimy napad na galerię sztuki. Najpierw musimy sprawdzić dronem, gdzie są alarmy, a potem idealnie skoordynować atak. Jeśli pod dzisiejszym odcinkiem zostawicie 25 tysięcy łap w górę, odblokujecie nam napady na serwerownię z bitcoinami. To może być niezły zarobek, tak więc wiecie co robić. Natomiast dziś musimy pokazać klasę. Czy wszystko się uda, czy może sezon dzisiaj się zakończy? Oglądajcie odcinek, żeby się przekonać. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Policja vs. Złodzieje. Dzisiaj ze mną Ospek oraz Maciejos. Dzień dobry panowie, siema. Siema. Siema, cześć Ospek, co tam? Cześć, cześć, bardzo dobrze. Witamy serdecznie, proszę państwa. Jesteśmy w naszej nowej dziupli generalnie. Wszystko słyszeliście w intro, budujemy nasze dragowe imperium. Maciek dołączył, dzień dobry Maciek, jak tam samopoczucie przez dzisiejszym odcinkiem? Siema, jest elegancko, mordeczku. O kurde, Maciek chyba oglądał nasz filmik stary przez mapę. Chyba oglądam, moi drodzy. Jeśli wy oglądacie dzisiejszy odcinek, to skrobajcie tutaj dużo ław w górę. U mnie 25 tysięcy, żeby odblokować kolejne bonusy. U Ospka 10 tysięcy. I proszę państwa, mamy dzisiaj drony. To co się będzie działo, to nie możemy się doczekać. Wysadzanie policjantów, proszę państwa, to wszystko dzisiaj. Maciek będzie paraliżował policję. Ja to czuję. Ja będę ich po prostu nękał, gnębił tych gnojów. Jaka jest podstawowa zasada mojego życia? Nie szanować policji. Dokładnie. Proszę państwa. Wszyscy wychodzimy z takiego samego założenia. Dziupla, w której jesteśmy obecnie, nie możemy wam zdradzić lokacji, ponieważ, moi drodzy, jest to ściśle tajne miejsce. Kosztowała nas 150 tysięcy dolców, ale Ospek, jaki nasz stan konta jest obecnie, bo ty masz resztę kasy? O stary, dużo, znaczy ja już nie mam nic praktycznie, no. Bo wydałem no trochę swojej kasy na fajnautko, które wam potem zresztą pokażę, bo już jest przygotowane dla was. I coś chcę powiedzieć, stary, no. Pod tymi filmami zawsze dajemy te 10 tysięcy łapek u mnie, no. I oni tak, stary, tego nie wbijają, więc ja mam pomysł. No. Jeżeli wbijecie te 10 tysięcy łapek, zapuszczam wąsa. W realu? W realu. Dobra, może być, może zapuszczam być. Wąsa. Proszę państwa, proszę wbijać łapy w górę, niech Ospek wąsa zapuści, a teraz trzeba naszych rekrutów nowych, proszę państwa, tutaj ogarnąć, bo to są, proszę państwa, ludzie, którzy chcieli do naszej mafii dołączyć i my musimy dzisiaj, patrzcie jak się przedstawiałem, oni będą gotować dla nas dragi, pod koniec odcinka zobaczymy ile tego wyprodukują, ale jeśli wpadną i przyciągną tu policję, to dostają kulę w łeb. No niestety mafia ma swoje zasady. Co to za stanie, a nie pracowanie? Czekamy. A co, czekamy na zbawienie? Rozkazy. Na rozkazy. Rozkaz gotować. Tam. Proszę, ale powodzenia. Nie mamy materiału. To musicie go pozbierać. Wiecie, musimy co robić? Zebrać. LSD nam jest potrzebne w dużej ilości. Proszę się tym zająć. Jak się nazywacie? Ty jesteś Kaperolek, to wiem, a ty drugi? Ja jestem Williams. Williams! Tak, nazwisko Williams. A imię? Adam. Adam Williams. Słuchajcie, panowie. Ja szczerze nie wiem, czy on powinien tu stary pracować, jak już mu te narkotyki łeb przyżarł. A ja jestem Kaperolek Cheddar. Kaperolek Cheddar. Jak ser Cheddar, to jakaś rodzina? Dokładnie. Dobrze. Dobrze, mamy wątpliwości co do tutaj Williamsa pana. Miejmy nadzieję, że sobie podejrzany chłopak poradzi. Typ. Słuchajcie, żadnego podwalania towaru, bo wszystko zobaczymy, ale przede wszystkim, jak ciągniecie tu ogon policyjny, to macie przerąbane. Rozumiemy się? Rozumiemy się. Macie gotować, nie macie nic podwędzać, cały towar, który wyprodukujecie, zostawiacie nam. Jasna sprawa? Jasne. Mafia nie zapomina, więc strzeżcie się. Przy okazji, jakbyście mogli zwiększyć swoją efektywność o 10% i uwędzić też na trochę kiełbasy, to byłoby dobrze, bo święta się zbliżają. Dobrze. Rozumiem, karpia też wziąć? Nie, wędzona kiełbasa. Nie. Pod wawelską proszę tutaj podwędzić. Moi drodzy, chciałbym poruszyć bardzo ważny temat. Wiem, że ogląda mój kanał dużo młodych mężczyzn, którym pewnie niedługo zacznie rosnąć pierwszy zarost. Mam na to pewien sposób. I moi drodzy, chciałbym pokazać wam stronę oneblade.fastshave.pl. Na tej stronie jest pewna gierka, w której możecie zgarnąć 1000 zł lub 500 zł oraz maszynkę Philips One Blade First Shave. Może najpierw jednak opowiem wam więcej, co ta maszynka potrafi. One Blade First Shave to maszynka idealna dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę z goleniem. Została zaprojektowana z myślą o bezpiecznym goleniu, dzięki czemu unikniesz podrażnień, zadraśnięć i skaleczeń. Po prostu czysty fan. Możesz to robić na sucho lub na mokro, w dowolnym kierunku. To wszystko dzięki trwałemu, dwustronnemu ostrzu. 200 ruchów na sekundę zapewnia szybkie i czyste golenie. Coś pięknego. I do tego akumulator, który wystarcza na 3
30 minut działania. Tak więc mordo, jeśli chcesz rozwijać swojego skilla w goleniu, to Philips One Blade First Shave to coś właśnie dla ciebie. Moi drodzy, jestem na stronie, jak widzicie, tutaj jest screen z minigierki. Co trzeba zrobić, żeby zagrać w gierkę? Wystarczy, że odpalicie chatbota na Messengerze. Po prostu będziecie czatować z Philipsem. Tak jak zrobiłem to ja, napisałem cześć, start, prawda, tutaj wszystkie informacje, zaakceptowałem regulamin i mam odblokowaną opcję zagraj w grę. Jak grać? Oczywiście macie cały poradnik, ale ja wam powiem też, po prostu będzie szybciej. Mianowicie musicie tak manewrować maszynką, ażeby zbierać, moi drodzy, bonusy. Niekoniecznie te tutaj pomarańczowe punkty, bo jak wjadę sobie w taki pomarańczowy punkt, no to przegrywam. Gierka jest dosyć prosta, ale moi drodzy, zdobycie tutaj dużej ilości punktów i wskoczenie do topki, no powiem wam szczerze, że pewnie zajmie wam trochę czasu. O, zdobywam technologię One Blade. Mamy też w lewym górnym rogu energię, więc baterie też polecam zgarniać. Ojejku, no ja zbyt dobry nie jestem. Popatrzmy w ranking. O kurde, tutaj niektórzy mają 50 tysięcy punktów. Moi drodzy, wystarczy, że utrzymacie się w topce do 28 listopada i zgarniacie nagrody. Zachęcam do wzięcia udziału, ponieważ możecie wygrać fajny sprzęt. O, już zaczął mi działać tutaj. Fajny sprzęt, a także kaskę, więc moi drodzy, wszystkie ważne linki znajdziecie oczywiście w opisie. Polecam zapoznać się zarówno z maszynką Philips One Blade First Shave, a także ze stroną internetową, bo na stronie czeka na was to, co każdy gracz uwielbia, czyli gierka. Zachęcam, moi drodzy, a teraz wracamy do odcineczka. Dawajcie na górę, ekipa. Dobrze. No, let's go. Dobra, zaraz będzie startu, proszę państwa. Stary! No, co to, jest? A wiesz co, z racji bezpieczeństwa, to tutaj ja, stary, będę a, znikał no tak za moment. Tak, dlatego proszę nie państwa. Na zewnątrz. Bo nie, Maciek poszedł. Maciek poszedł. Dobra, Maciek. Dobra, i my nie patrz, nie patrz, tak, Kali. Proszę państwa, ze względu bezpieczeństwa widzowie też nie wiedzą, gdzie jest lokacja tej bazy, więc widzimy się już za moment, jak sobie tyłem tak zgrabnie wyjdziemy. Piszę startu. Dobry. Dobry, proszę pana, jak tam? Co żeś pan robił ostatnio na odcinku, że pana nie było? Niestety miałem straszliwe... Czemu ja mówię na tym czasie? Niestety miałem straszliwe bóle odbytu, okolic odbytu. Okej, nie wnikam, stary. Musiałem pójść do lekarza, żeby dał mi maść na ból dupy, ale już jestem gotowy do dzieła. Dobrze, proszę państwa, Maciek wyleczony, więc lecimy. Dzisiaj mamy drony, stary. Czy ty chcesz tak zgrabnie jakiegoś policjanta wysadzić? Co ty o tym sądzisz? Tak na rozgrzebeczkę dzisiaj. Nie wiem, ale nie zgrabnie jak najbardziej. Może być niezgrabnie, nie ma problemu. Moi drodzy, pod koniec odcinka robimy napad na galerię sztuki nowoczesnej, a i nie tylko. Ale na początek trzeba będzie sprawdzić, czy w ogóle to jest do zrobienia. Gdzie jest alarm w galerii sztuki? Tym się zajmiemy, a także za chwilę sobie wysadzimy jakiegoś policjana, kurde. Ej, czy to nie jest podejrzane, że lifeguardowy pojazd jedzie przez centrum miasta? Jest to mega podejrzane. To posłuchaj, tu jest karetka. Ja myślę, że to będzie lepszy pomysł, co ty na to? Troszeczkę lepszy, no. O nie, policjant! Znaczy... O nie! Kurde, wyrzuca mnie z auta! Ej, co teraz? Nie wiem właśnie, może go zlejemy? Będzie to na pewno alert. No to nie, to ty, może go odciągnę, albo ty go odciągnij. No tyle z drzwi było. Dobra, no to wskakuj, no trudno. On dalej biegnie do ciebie, uważaj, szybko. Uważaj, jedź. Proszę państwa, jedziemy do galerii sztuki. Masz na mapie galeria sztuki, znajdziesz taki stary, taki waypointik. Weź tam oznacz jak możesz. Szukam, muzeum sztuki? Tak jest, dobra. Proszę bardzo, a to my już od buta robimy ten napad? Nie, stary, my musimy tam wlecieć dronem, żeby zobaczyć, gdzie jest alarm. Tak, skan, okay. Tak, najpierw skanujemy teren, mamy na... Fajnie, że mamy te drony, że możemy takie rzeczy robić, a potem przystępujemy do akcji, nie? Okej, okay, galeria sztuki jest tutaj i można tu wejść normalnie, więc śmiało. Słyszałem jakiś głos chyba, widziałeś to? Co? Jakby ktoś tu coś mówił, wyskoczyło mi na górze. No nawet nie mów takich rzeczy. Coś to może być. O kurde, stary, nie stresuj mnie. Nie wiem, czy policja nie jechała na dole. Tak, jedzie tam policja, można ich wysadzać, stary, zaraz dronami, ale to będzie piękne. Weź się, baw już dronem, stary, a ja postaram się wlecieć tam na dół naszym dronem. Zobaczcie, widzę. Dobra, chyba składam drona. Tak, widzę. Jo, ale to zarobiście wygląda. Maciej, proszę państwa, informatyk. Na lawku siedzi. O, tak. Jest. Ja pierdylam, dobra, masz go. Tylko nie rozwal mnie i czasem, żebyś, wiesz, dwójki nie nacisnął, bo wtedy wysadzisz w powietrze. Dobra, ja też odpalam swojego. Proszę państwa, ja też używam. Ależ to będzie operacja dzisiaj, kurde. Dobra, tak wygląda interfejs, proszę państwa. I teraz musimy zeskanować. Na dole jest galeria sztuki, którą dzisiaj będziemy okradać, ale tam jest alarm. Trzeba ten alarm wyłączyć. Dobra, ja postaram się, moi drodzy, wlecieć tutaj drzwiami. Zobaczymy, czy lecenie drzwiami się uda. Dron nie leci przez drzwi, dobra. Będziemy musieli wybić szybę w takim razie. Proszę państwa,
wleciałem do środka i widzicie, udało się rozbić jedną szybę. Jesteśmy w środku. Mamy kamerę w ogóle noktowizyjną. Ależ to wygląda. Ja pierdzielę, jak tam Maciek? Ja sam sobie z tą kamerą, bo latam po ulicach i skanuję uliczki. Okej, ja sprawdzam w takim razie, gdzie my mamy, moi drodzy, alarm. Gdzieś tutaj musi być alarm. Są główne drzwi na przycisk, więc będę mógł wpuścić kogoś od strony ulicy. Ale chyba wszyscy będziemy i tak zjeżdżać po linie. Dobra, to jest miejsce, moi drodzy, z alarmem, ewidentnie. Tutaj będziemy musieli się po prostu już za moment, to znaczy już za moment, jak się rozpocznie atak i będzie timer, to tutaj musimy złamać szyfr, żeby alarm wyłączyć, żeby policja się nie dowiedziała. Jaka jest szansa powodzenia tej eskapady? Takie mocne 70%. Jeśli wszystko będziemy mieli... No, jeśli będziemy mieli obcykane, to nie ma szans. Jeśli też musimy helikopterem tu podlecieć, także pięknie. Tu jest jakiś save, widzę. Czy helikopter? Okej. Okay. Tak, tak, bo ja go kupiłem w poprzednim odcinku. Miałem rzeczy w sumie. No, tak to wygląda. Są dzieła sztuki i jest jakiś safe ukryty, więc całkiem ciekawie. Jestem bardzo ciekaw, co w tym safe jest. Będziemy to sprawdzać, moi drodzy, potem. Dobra, ja stąd uciekam, żeby mnie nikt nie namierzył. Dobra, jak ja kliknie latam. Się home, to dron wraca do domu, tylko że kurde, przez ścianę nie potrafi wracać do domu. Okej, trudno. A jak chłop siedzi na laptopie, ty cały czas siedzisz na tym lapku, chłopie. No to chyba wszystko mamy. Ja proponuję, stary, zrobić napad. Ja zrobię jakąś kasetę, a ty wysadzisz chłopa, co? Aha, dobra, okej. Tylko musimy to przekminić, na pewno nie w centrum miasta, widzowie. Także chwilę zabawy, a zaraz rozpoczynamy main napadzik. Dobra, proszę państwa, my sobie na spokojnie jedziemy. Ospek gdzieś tu się kręci obok przecznicy. Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku. Zaraz też. A co mi daje Ospek w ogóle dzisiaj? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, stary. Musimy, widzowie muszą wpaść do Ospka, żeby zobaczyć, a ja totalnie też nie wiem. No też się bawi dronem z policją, ale w jaki sposób to już, moi drodzy, sprawa Ospenu. Natomiast z tego co wiem, jakieś tam samochody kupuje. O, ktoś podjechał pod ten sklep. Patrz, wysiada ktoś. Co to za chłop jest? To Pet chyba, czy nie? Nie. Halo? Nie, to chyba Pet. O ta hek, widzowie, myślałem, że to jakiś gracz, a to Pet. Dobra, są tu samochody. Chodź tu, informatyk, chodź. Wejdziesz sobie do pralni. Pytanie, czy o nie, interior pralni nie działa. Jak to? No, usunęli to. Kurde, to jest, powiem ci szczerze, ciężki sklep do zrobienia, ale możesz na drugą stronę ulicy w sumie przejść i w krzaku się schować. To nie ma ja szans. Tak zrobię dokładnie, no ja dziś skitram w jakimś randomowym miejscu tutaj. Dobra, odpal drona, jak będziesz ready, to ja też będę ready. Ja rozpocznę napad, ale totalnie nie będę czekał na koniec, żeby się skitrać, wiesz o co chodzi. Czy byś tam siedział? Nie. Ucieknę po prostu i oni podjadą, zobaczą co jest. A, no dobra, i też byśmy mógł odpalić drona w sumie. Teoretycznie tak, ale poczekam, żebyś ty to zrobił, nie? Dobra, ja już jestem tym dronem, mogę poleć na dach tego. Oj, zobacz, lecę tutaj do ciebie. Nie, pod drzwi stary, pod drzwi musisz się dostać. Dobra, widzę. Co za gość. Siema, no typie. Siema. Jak ty śmiesznie wyglądasz tym dronem, zarąbista sprawa. To ja po prostu mam stać w tym miejscu? Tak, 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 stary. Tylko się odwróć tak, żebyś widział cały, wiesz, przegląd, nie? Rozpocząłem napad. Ja będę się tak odwracał i patrzył na nich, jak ty. O, dostałem jakieś powiadomienie, co jest? Czy ja mam marker policyjny? Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, schowałem się w krzaku, stary. O! Dobra. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ruszaj się, ruszaj się. Nie widzicie! Nie, widzicie, widzicie. Nie, widzi, widzi, widzi. Dobra, dobra. O, nie, może jedzie nie. Kolejny, jedzie kolejny, stary. O, wyszedł, idzie, wyszedł. Idzie. Poraź go prądem, stary. Kurde, nie wiem jak, czekaj. O kurde, nice! Ja go waliłem! Widziałem, no! Proszę państwa, jeden z policjantów wyleciał w powietrze. Był to, nie wiem kto, nie wiem kto to jest. O nie, złapali mnie w krzaku! Co jest? Proszę stać. Gdzie? A, no ale co człowiek nie może siku zrobić? Proszę pana, jest pan w pobliżu napadu. Jakie, co? Jakiego napadu? Po pierwsze, a po drugie, jaki pan? Jaki pan? Złapali cię, byku? Złapali mnie, ale na razie dyskutuję. To ja drona odpalam i cię ratuję na tej kamerze. Dobra, widzę, na podczerwieni was widzę. Stajzuję policjanta. Działa? Tak, ten próbuje do mnie strzelać. Uważaj, próbuję do mnie strzelać. Widzę właśnie. Autoryzuję strzały do drona, co jest? Wow, ile policji! Dobra, zdupiam stąd. Ja pierdzielę, stary, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jednostek. Tak? Tak, strzelają. Faktycznie, a ja stoję wśród tego ognia. Strzelają, dobra, wiesz co, wysadzę drona. O, wysadziłem drona, że niby, moi drodzy, on wybuchł. Dobra, ja stąd zdupiam, ja pierdzielę. Dron wybuchł, ale kurde, Maciek, ja nie wiem, chyba ciężko będziesz miał. Oni powiedzieli, połóż się na ziemi, bo dron, halo, co bo dron atakuje. Chłopie, jaka akcja, zwabiliśmy dronem policjanta i zabijamy ich powoli. Ale tak, gdzie to robicie akcję? Na prawym sklepie, zaraz przy... O kurde, kto siedzi tu? Przy... Czekaj, dzik do mnie przyjechał. Zatrzymaj się na siebie, ręce za głowę. Ale o co ci chodzi? Zatrzymaj się na...
Jakie strzały? Co to miał być? Próba ucieczki. Jaka próba ucieczki? Wsiadłeś do policyjnego radiowozu. Idziesz do więzienia. Kolejka. Kurde, wpadłem, jestem w pace. Co? Jak? Kurde. Jak? Złapali mnie, nie wiem jak. A mi mówią, że jestem podejrzany, ale nie mają żadnych dowodów. Gdzie jesteś, Maciek? Dobra, ej, to ja się przyznam, że to ja. Daj mi lokalizację, Panowie, to wszystko ja. Ci kupuj czas, ja już tam lecę. Kupuję. A czemu się pan chował w krzakach? Nie chowałem, sikałem, mocz oddawałem. No ale tam kaszane i spylasz. Proszę państwa, trafiłem do więzienia. Chłopaki walczą, tam próbują coś działać. No ja niestety muszę przeskipować 10 minut. Jeśli coś się wydarzy, oczywiście to zobaczycie, ale na chwilę obecną no nie ma co tu oglądać. No ja nie mam pomysłu jak wyjść. Oni mnie zabierają na komisariat jednak. Oni mnie biorą na komendę, bo chcą mnie przesłuchać, czy na pewno nie jestem podejrzanym. I prawdopodobnie będą mnie przeszukiwać i wtedy znajdą drona i będzie tak zwana lipka pipka. A no czemu? No co to? Bezpodstawne skucie! Różne pieniądze, narkotyki i policyjny dron. No to jest skandal! Ktoś mi to podłożył! Ewidentnie! Dojeżdżam stary na lotnisko, biorę tego buzzarda i lecę po was, chłopaki. A jakiego mamy? Normalnego czy z rakietami? Szturmowego. Ospano już jest, dobra, proszę państwa. Jest git. Za nas garnę. Co za akcja. Dawajcie. Dobra, gościu, musisz zaryzykować. To jest teraz akcja. O kurde, ciężko będzie wylądować. Namierzyłem policję rakietą! Fuck, lecą. Jadą? Jadą, bo namierzyłem ich, mieli dźwięk. Zrobimy tak. Wyskoczycie zaraz, okej? Okay? No. Skarżcie tutaj, chłopaki, bo helikoptery będą mnie gonić zaraz. Coś czuję. Ja już wyskakuję. Ready? Tak. Nie odpalaj spadochronu, aż nie wylądzę. Żyjesz? Maciek. Jest git. Odpal... Na samym końcu. Ja pierdzielę, myślałem, że się spóźniłem bez kitu. Przy samej dzie... Sorry, chłopaki, sorry. Nic się nie dzieje, chłopie, damy radę. Dobra, Maciek leci, widzę. O kurde, Maciek, wysoko. Daj spokój! Czemu to jest takie tęczowe? Nie mogliśmy jakiś kamo wybrać? No ty wybrałeś taki, no. Moi drodzy, chwilę to potrwa, ale zaraz tam będziemy. Stary, a tu furą przyjechałem specjalnie dla was. O kurde, widzę, co to jest za bestia tam? No, kupiłem dla nas i tylko ma niestety dwa mi... To się... Ale po tym... To Maciek po się nie zmieści. Albo ja. To co, jesteście wszyscy? Mogę rozpoczynać operację? Ja jestem gotowy. Dobra, panowie, nasza mafia rośnie w siłę, kurde. Pokażmy klasę, kradniemy to, co jest w tym wielkim sejfie tam. Wiem, Ospek, gdzie są alerty, gdzie są zabezpieczenia, więc za moment do wszystkiego dojdziemy. Proszę państwa, słyszycie tę muzykę i u Ospka, i u mnie. Teraz kładziemy element, mamy 150 sekund, żeby wyłączyć alarm, inaczej zaraz się tu zjadą. Stary, dobra, wszystko w twojej rękach tak naprawdę. Montuję. Dobra, jestem na linii. Się zawsze da radę. Jestem na linii. Nie szedł, stary, szybko. Widzicie to? Jak zjeżdżam tak, na linii. Jedź. Dobra, jestem na dole, możecie zjeżdżać już też. Dobra, teraz jedę. Dawaj. Dobra, urządzenie hakerskie odpalam. Gdzieś tu powinno być. Jest. Co, już? Serwerownia. Szybka akcja. Hakuję. Bądźcie przy tych dziełach sztuki, ja zaraz otwieram ten wielki sejf. Ja pierdzielę, 100 sekund mamy. Dobra, jest! Jest, działa! Alarm mamy... cały. Dawaj, ściągać obrazy. Ściągać obrazy. Kradniemy, stary. Ja pierdzielę. Ja ściągnąłem. Dobra, ja ściągam. Czemu ten mój chłop nie ściąga? Ściągaj ten obraz. Chłop, w stronę ściany, a nie ściąga. Dobra, ja biegnę, panowie, otworzyć ten safe wielki, o ile się go da. Tak, da się go otworzyć, dobra. Hakuję. Dobra, ja tu kradnę obrazy, ale go za akcja. Dobra, słuchajcie, około minuty, nie, półtorej minuty nam zostało. Drzwi się otwierają do sejfu. Dawaj go. Co tu jest? Yo, jakieś jajo potężne, patrzcie. O. Otwieramy to. A ja coś... Ej, masz... Dawaj, no. Ja pierdzielę, jaka akcja. Ciekawe, ile to kosztuje w ogóle. Policja? Słychać alert. Przyjechała? Wchodzę na górę. Dobra. O, nie... Spieprzamy? Wiecie, jak kradnę to jajko. Nie wiem, o co to chodzi z tym jajkiem. Zaraz je sprzedamy. Golden egg. Ja już na górę wchodzę, uciekam. Dobra, dawać po linie. Dawaj do góry, chłopie. Wchodzę. Dobra, wszedł. Maciek, teraz ty. Maciek! Nie ma markera! Ty, ale policja, tu nie jedziesz! Dobra, to nas... Aha, nie jedzie, tak? Przejechałem, bo... Dobra, to ja schodzę jeszcze kradnę. Nie wiem, chociaż nie kuśmy losu, mamy to złote jajko, do góry. Stary, mam już wszystko i mam... Niestety, ja nie mam markera, moi drodzy, musicie mi to zostawić, żegnajcie. Nie, to wyjdź drzwiami, Maciek, wyjdź drzwiami. O, drzwi cię otworzę. Otwórz mi drzwi, proszę. Ja wiem, chodźcie tu na górę. Dobra, szybko, to my odjeżdżamy tym turizmo i widzimy się, stary. Wysiadłeś? A nie, jednak nie. Teraz? O, jest, dobra, ziek! Dobra, nice. Dobra, no chyba to mamy. Ja pierdzielę, bez przypału. Nikogo tu nie ma pod tym. Bez przypału, panowie i panie. Co jest grane? O to chodzi, gdzie wyłączyłem alarm, wiesz? I dlatego. Wylatuję do góry, chłopie. Tu jest drabina, gościu. Ten... Joko akcja, co jest? Jo, dobre to było. Trzeba sprzedać to złote jajko. Ciekawe, ile za to dostaniemy siano. Tak. Jest taki gdzieś punkt na mapie na pewno. Zaraz tam Maćkowi dam. Wskakuj do tego turizmu, będziesz prowadził. Dobra, Maciek. Tym się nie przejdę. Już ci mówię, jaki punkt zbiórki. Suspicious activity. Pytajnik na mapie. Wow! O kurde. Co on zrobił? Co? Wyglądali na stary, on jedzie z daleka od nas. Dobra. Dobra, zdupię. Dobra. Dobra, Ospek, liczę na ciebie, że jesteś opie drive mistrz. Stary, nie zdrive mistrzowałem tego. O kurde, gościu. Oni
Oni też są pajacami, więc co sekundę. Dawaj, dawaj, walcz, chłopie. Musisz to wydrajwmistrzować. O kurde, chłopie, coś ty odwalił. Uciekaj. Dobra, przeczekajmy tu. Cofają. Chyba nas widzą. Stan tam. O kurde! Nie! Co za pajac? O nie! Co jest, Maciek? O, dobra, spuścił sobie. Przyjechałem na czerwonym świetle tak totalnie nie po pedowsku. O nie! Obok policjanta. Ja pierdzielę, nie wpadnij, bo będzie rajot chyba. Nie, 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 olał mnie, spokojnie, git. Lecę do tego suspicious activity. Dobra, to, nie, Maciek jedzie, a ja kupię nam czas. No, jeżeli będzie rajot, ale my pewnie. Dobra, kurde, szkoda, że Maciek nie ma złotego jaja, chłopie. Bo ja mam je we kół. Nie, ty masz? Ja mam, no. Kurde, dobra, to stary, to uciekam. Musicie za wszelką cenę przeżyć to. O, chłopie, my już, o, paralizatory wyciągają. Ten milion. Uciekaj, bo paralizatory wyciągają. Dupę, nie chcę wsadzony paralizator. Ale było blisko. Jedź, teraz ich zgubiłeś, mam wrażenie. Tak jest, chyba mamy ich. Proszę państwa, szybka prędkość robi swoje, kurde. O Jezus Maria. A ile wy macie do celu? Jadą za nami, chłopie, ale żeś to schowałeś. A ile do celu macie? Do celu ile macie? Nie wiem, kawał drogi jeszcze. Jedzie tam po górach policja, skacze też, stantuje. Po prawo, jedź na maksa na prawo, dobra. Stary, musisz mnie nawigować. Nie, no jest clear chyba. Mamy przed sobą suspicious. Maciek, jak ci idzie, stary? Przez kogo? Właśnie skręcam tu. To jest gdzieś, tutaj. Golden Egg, proszę państwa. Jezu, jaki timing, dzisiaj mamy perfekcyjny. Co jest grane, ale zniszczyłeś furę, chłopie. Stary, kiwniamy, do dupy się prowadzę. Dobra, to co, sprzedajemy to coś, co mamy? Tak, sprzedawaj szybko, zanim się policja zjawi. Czekaj, stary. Black Market Dealer, o kurde, miejmy nadzieję, że policja nie dostanie. You have 30 sekund, co? To jak napad działa pewnie. I can't stay long, you have 30 sekund. Gdzie ten chłop jest? Przyjeżdża, Niko Bellic jest! Co ty gadasz? Co? Przyjeżdża tu, no. Jak to Niko Bellic? Niko Bellic, stary! Co? No to chyba nie jest. Proszę państwa, ależ plot twist. Niko Bellic przyjechał po złote jajo, które ukradliśmy. Yes. Kurde, on zablokowałem chyba. Ej, muszę mu wrzucić, nie, muszę mu wrzucić na pakiet. Czekaj, kurde, Niko, co ty robisz? Dobra, sell. 150 tysięcy! Ile? I dwa obrazy za 55 i 30. Ty stary! 285 tysięcy, dobra, sprzedaję to wszystko. Ty, ale policję słyszę, sygnał! O kurde. Co? Ej, to może wywalimy tego Niko i ukradniemy to jajo znowu. Policja tu jedzie, 92 tysiące, panowie, mam. Policja tu wjeżdża. Dobra, to co robię? Radio... Nie mogę przestać sprzedawać, uderzcie w tego Niko. Maciek, uciek... O shit! I... O to trzyma nas policja! O co, czy nie jesteśmy zdupczać? Nie, kurde! O nie! Niko, wysiadaj! Ała! O stary, co za akcja, ja uciekam! Uciekaj! Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze żyję. Paraliżują mnie. Jestem w potrzasku! Mam przerąbane! Abi! O nie! Sparaliżowali mnie, panowie! Dobrze, że to sprzedałem! Uciekam! Kurde, ale pieniądze, pieniądze! Jesteś zatrzymany, zatrzymaj! Niko Bellic też ucieka! Zabiłem go, ale kurde! Skuł mnie! Skuty jestem i zabity! To znaczy zabiłem... Ja spierdziłem przez góry! Zblokowali mnie, ratujcie mnie tu, panowie! Nie dam rady, stary, bo jak teraz wpadniemy w trójkę, to lipa, ja też uciekam! Dobra, zdupiam. No, z panu uciekaj totalnie na drugi koniec świata. O, zdupiam, widzowie. Co jest grane? Ja pierdzielę. Czekam, ale jazda. Ale masz siano? Mam siano. A jak musisz uciec? Ja jestem jakimś rodzinnym autem typu gównianego. Nie masz szans, bym uciekł. Ale masz właśnie. Totalnie, masz 4 radiowozy mnie gonią. Mnie, ale gdzie? Dobra, padłem. W tym miejscu wymiany jestem. Ja jestem w pace, widzowie. Co za akcja. Nie zdążyłem skończyć sprzedawać. I wpadłem. Panowie, zakończcie ten odcinek, żebyśmy kurde przeżyli, nie? Ja jadę tyłem po torach, moi drodzy. I właśnie chyba mnie sparaliżowano. Aha, no to Ospek ma hunting. Ospek musisz wywalczyć, stary. Dobra, proszę państwa, u mnie akcja się kończy. Dam znać najprawdopodobniej, jak już się wszystko zakończy. Bo to jest grubo. Grubo dzisiaj w odcinku. Ale co? No mam nadzieję, że Ospek zakończy szczęśliwie. Na razie jest hunt. Tak, mam nadzieję, stary, też. Maciek, kończy nam się rajot, wychodź z paki. Czekam na ciebie przed paką. Moi drodzy, z tego szybkie short story. Przejęli nam laboratorium. Ospek zabił chyba z 5 policjantów. O kurde, jak tam chłop strzela. No. I generalnie jest przypał. Możemy zakończyć w Grapsid, jakbyś miał przypał. Kolejny nie żyje. A ty zabijesz naszego doktorka jednego, tak? Dobra, ratujemy go jakoś. Zabiję chyba całą policję, która na dziuple przejmuje, stary. Dobra, więc... ale no niestety ofnęli nam labo, no to... To i tak jest przypał. Jest spalona, no. Jest przypał. Ja im napisałem generalnie, żeby jechali do dziupli w dokach. Jak będą bezpieczni tam, no to chill. Mają 12 LSD, więc za to można trochę zarobić. Tyle wyprodukowali. A my co? A to oni uciekli, tak? Czy tak. Co? Jedźcie do dziupli. Tak, zapierdzielamy do dziupli. A ty tam się bałeś, chłopie. No, mamy te pieniądze, które zrobiliśmy z jaja, czy straciliśmy je? Tak, mamy. 592 tysiące. O kurde. My do dziupli podjeżdżamy. Nawet podlatujemy, tak? Bym powiedział. Kurde, wszystkie palety. To synchronizujemy atak. Wy wyjdziecie do dziupli, a ja padnę, stary, i tyle. Dobra. No my
już jesteśmy. Ale jeszcze no nie piszemy koniec. O nie pisz, spróbuję odbić tego gościa jeszcze jednego od nas. Jak zginę, to zginę. Spadłem? Nie żyję, dobra, koniec. Nie żyjesz? Nie żyję, ale fajnie było, dobrze. Pójdę się nie stary. Co tam się działo na końcu? No ale nic, moi drodzy, no zawsze musi być jakiś dreszczyk emocji, więc bardzo dobrze zapraszamy do Ospka, żeby zobaczyć. Kurde, powiem wam tak, fajny odcinek, podobało mi się, dużo nowych rzeczy, mamy nadzieję, że wam się podobało. Sprawdźcie, tak jak mówię, perspektywę Ospa, no dodawajcie nam kolejne bonusy. Mamy mnóstwo kasy, 590 tysięcy, można to zarąbiście w kolejnych odcinkach spożytkować. Nasi niestety kucharze padli dzisiaj, ale i niestety może... drony się tak nie sprawdziły, jak myśleliśmy. No i policja też spaliła nasze laboratorium, więc jesteśmy 150 tysięcy dolarów w plecy, bo tyle musimy wydać za nowe laboratorium w innym miejscu. Zobaczymy, jak będzie, więc wpadajcie do Ospka. Dzięki Ospek, dzięki Shio za dzisiejszy odcinek. Ja przy koniec w ogóle nie napisałem koniec. GG, kurde, proszę państwa. Dwie osoby w dziupli, więc kończymy odcineczek. No i co, do następnego. Wpadajcie na naszego Discorda, Team Kalu. Już oficjalnie ruszył, więc tutaj masz linka, chłopie. Pierwszy link w opisie, wjeżdżaj.